miejsce jest przerażające. Jest godzina 23, a ja jestem gdzieś w górzystym terenie w Niemczech i mam zamiar wejść do opuszczonego domu. Tylko najgorsze, że jestem tu sam. Kurde, ale wypas miejscówka. Słuchajcie, nie spodziewałem się tego. Wow. Wygląda jak jakiś pensjonat. Kurde, tutaj chyba wszędzie przecieka woda. Ktoś jeszcze chyba próbował ratować to miejsce. Zobaczcie, są popodstawiane wszędzie garnki, ale bezskutecznie. Zbyt wielkie dziury są. Aż strach będzie wejść do góry. Miejscówka. Nie spodziewałem się tego. Wejdziemy za bar. Zobaczymy, czy tu coś zostało. A na zapleczu. O kurde. Zejście do piwnicy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jechałem 14 kilometrów wzdłuż leśnej drogi. Kurde, jeżeli by mi się cokolwiek tutaj stało, to nie wiem, kiedy by mnie znaleźli. Ale powiem wam, że miejsce robi wrażenie, zwłaszcza chodząc tutaj prawie o 12 godzinie w nocy. Muszę uważać, żeby mi nie zamokły buty, bo nie mam żadnych na zmianę. Wyobraźcie sobie, że otwieramy lodówkę, a tam zwłoki. Dobra, wiecie co? Nie idę tam dalej, bo mogą mi buty przemoknąć całkowicie, a już są trochę mokre. A poza tym nie jest to odpowiednia pora na eksplorację tego miejsca. Mój błąd to to, że jestem tu sam. To coś jest. Sznur. O kurde. Jakby ktoś chciał się tu wieszać. Stolik podstawiony. Powiem wam, że coraz mniej mam ochotę chodzić po tym pomieszczeniu, po tym pensjonacie, czy cokolwiek to jest. O kurde, ale klimat. Ale powiem wam, że jestem trochę przerażony. Zwłaszcza widząc tą szubienicę. Kuchnia.
Już spora. Teraz tylko powiedzcie mi, gdzie jest wejście do góry. Czyżby tutaj? Zamknięte. Spróbujemy poszukać jeszcze innego wejścia. O ile takowe istnieje. Weszliśmy tędy. Chyba, że jest jeszcze inne wejście. Tu nas nie było. Ale tutaj też nie ma żadnego wejścia. Ani nie widać też schodów. Słuchajcie, zastanawia mnie to, dlaczego tutaj jest policyjna taśma? Czy coś się tutaj wydarzyło ostatnimi czasy? O kurde. Czyżby tu było wejście do góry? Ale mrocznie. Klimat. Tu kolejne wejście. To były chyba te drzwi zamknięte. Tak. Blaszane. Łazienki. Tutaj co? Tu też toalety. Idziemy na wyższą kondygnację. Dawno nie chodziłem tak późno po opuszczonych obiektach. Halo? Jest prawdopodobieństwo, że ktoś może tu spać. Zresztą w internecie było napisane, że można tutaj kogoś spotkać. To też dało mi do myślenia. No, powiem wam, że jeżeli chodzi o spędzenie tutaj nocy, to myślę, że jest to spoko całkiem miejsce. Ale nigdy nie wiadomo, kogo spotkamy. Mogą to być szabrownicy. Naprawdę, w nocy tutaj jest klimatycznie. Można wejść jeszcze wyżej. O kurde, sporo tu będzie pomieszczeń. To musiał być faktycznie jakiś pensjonat. Stąd wyjść. Mogłem kogoś zabrać z sobą. Tylko który wariat
Przyszedłby tutaj o 23:00. I jeszcze wiadomo, że można tu kogoś spotkać. Mam nawet TV. Wiecie co? Chyba powoli będę schodził na dół. Odczuwam pewien niepokój, że faktycznie ktoś tutaj może być. Raczej nie chciałbym tutaj nikogo spotkać. Można wejść wyżej. Krople wody spadające pobudzają wyobraźnię. Odnoszę wrażenie, że ktoś tutaj jest. C2. Kolejny pokój. Dobra. Byliśmy już chyba wszędzie. Dobra, to jest chyba dobry moment, żeby schodzić na dół. Troszkę w szybszym tempie. Ile mogłem, tyle wam pokazałem. Udało się wyjść bez szwanku, chociaż jeszcze nie dotarłem do auta. Powiem wam, że jest mrocznie naprawdę. Idziemy na dół. Widziałem, że jest tutaj zejście do piwnicy, ale nie idę już. Wystarczy mi wrażeń na dziś. Zobaczcie ten las. Masakra. Wejdziemy jeszcze tu na chwilkę. Dobra. To jest bardzo dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację. Nie wiem, czy odczuwacie to samo, co ja, będąc tutaj. Miejsce jest naprawdę przerażające. Chyba chcę już stąd wyjść. Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.